Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Kurde, witam was w kolejnym odcinku z Rainward. Czy ja mogę to zabrać? Mogę. Myślałem, że już nie będę mógł, ale dobra, jest git. No i moi drodzy, kontynuujemy sobie oczywiście rozgrywaczkę. Pod którym była mapa, już nie pamiętam w sumie klawiszologii. Muszę sobie to ogarnąć mniej więcej. Dobra, tym jest klawiszologia. My jesteśmy tutaj. No i tak. Przydałoby się tego kwiatka złapać, którego ostatnio mieliśmy. Dużo mi powiedzieliście na temat ogólnie tego naszego kota ślimaka i predatorów, które tutaj są. Już wiem mniej więcej, w jaki sposób z nimi walczyć. Faktycznie, poprzednio robiłem to troszeczkę źle. Wiecie, którym się łapie, bo już też nie pamiętam. Pick throw. Tu jest pick, ok. Mapa. Ok, pamiętam wszystko. Teraz sobie damy radę. Nium, 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 nium. Dobra. To zaraz pewnie predator tam wskoczy. Jestem tego niemalże pewny. Hop, hop. Kurde. Limak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. Idź mi tędy normalnie. Przestań odwalać. No, ślimak, kurwa, co ty robisz? No idzie predator. Idzie predator. Powiedzieliście mi, że nie warto walić ich. Że nie warto walić ich. Jeżeli chodzi o łeb. Oni, że tak powiem... Kurwa. No, mam to? Mam. Oni łeb mają dosyć twardy. Więc nie opłaca się po prostu walić ich łeb. Lepiej walić ich... Tak? Lepiej walić ich po prostu po dupce. To jest chyba najbardziej ambitne i istotne, jeżeli chodzi o walkę z nimi. Więc tak będziemy robić. O, mam to, mam. Czekamy. Idzie dziadła. To jest ładnie. Hop. Tylko ja w sumie muszę iść i tak tędy. Ten predator jakoś tak dziwnie krąży, nie? Ten predator jakoś tak dziwnie krąży. I teraz musimy się jakoś przedostać w lewą stronę. No i moi drodzy, właśnie, bo z pewnością możecie usłyszeć dziwne szumy u mnie w tle. Mam nadzieję, że ich nie słychać, no ale jest taka możliwość, że jednak są słyszalne. Ja ogólnie, tak powiem, bawię się w druk 3D. I w tej chwili mi się drukuje pewna rzecz i niezbyt mogę przerwać ten druk. Dlatego mam nadzieję, że tego słyszeć nie będziecie. Ale no, może tak być, że jednak będzie słyszalne. Za to was ogólnie przepraszam. I zobaczymy, jak to dalej będzie. Tutaj w dół, gdzie my jesteśmy znów. Tam są nasze dwie śmierci. Tutaj w ogóle wcześniej był ten fioletowy zygzak. Okej, teraz musimy iść tutaj w dół. Dobra. Oh shit. Idzie. Dobra. Mamy to i wiemy, gdzie jest ten śmierdziel, tak? To widać. Został. No ale nie ten fioletowy dziad. Kurde. Idzie drugi. Fuck! Dobra, nic mi nie jest. Balansujemy na krawędzi ryzyka. Fuck, on tu chodzi. One tu chodzą. Oh no. Opa. Szybko, szybko, szybko. Nie! Fuck! No to ślimak, uciekaj. O. Oh shit, ile was tu jest?
Nie złapiecie mnie żywcem! Dobra. Jady pospadały. To tam na dole, z tego co widziałem, chyba było wejście, nie? Ile mamy czasu? Jeszcze pół dnia. Śmiało. Czerwone gówno tam było. Teraz się rozglądam, żeby znów nie wpaść na jakiegoś dziada, na jakąś roślinę. Dobra. Gdzie to jest najgorsze w tej grze w sumie? Że ja nie znam nawet konceptu tego, co ja mam tutaj robić. No bo w sumie gra nam tego nie tłumaczy w żaden sposób. Wiemy tylko, że jesteśmy kotoślimakiem, który tam się zgubił i tyle. To są kolce. Chyba nie. Na całe szczęście nie. Tu jest przejście w tą stronę. Dobra, po prawej stronie widać, że jest... No, no chodź, gdzieś, chodź, tu się, hop. Jak widzisz? Dobra, poszedł sobie. No chodź tu, dziadu. Ratowałem! To ślimak, hej. Uważaj. Gdzie on znika? Okej. Ktoś tu jest. Piewka. Patrzę, czy tu nie ma nic, ale chyba nie. Czy tu jest wejście w dół? To coś jest. Widzę cię. Zdech pies. No, ale tu przejścia nie ma niestety. Dobra, czy pan sobie już poszedł stąd? Chyba sobie poszedł. Sprawdźmy, czy jest tu jakieś przejście. Chyba nie ma. Dobra, ale tu po prawej jest ogólnie. Trzeba pamiętać o tym. O nie. Te gnoje potrafią... O, udało się. Szybko. Szybki save. Ślimaczek przeżył. Koto ślimaczek przeżył. Mówiliście również, że jest to swego rodzaju karma, którą my mamy. I ogólnie najlepiej jest utrzymywać na najwyższym poziomie. Ogólnie nam to podobno odblokowuje jakieś przejście i tym podobne, więc oczywiście będę starał się w jakiś sposób zatrzymywać. I tak tamten żółty kwiatek jak najbardziej zatrzymywał nam jedną śmierć. Dobrze było wiedzieć. Jakaś cegła. Uuu. Kurwa, co? Bolało, mnie też bolało. Dobra, on coś tam pokazywał. Coś niebieskiego tu weszło. Chyba wolałbym nie wiedzieć, co to jest. Co? Co to jest? Hop! Dobra. Zabiłem to chyba. To jest jadalne? Jadalne! Nium. Greenful. Oh no! O, idź sobie za nim. Daj se zjeść coś tam, nie wiem. Odpuść. Poleciał za nim? Naminęliśmy się. Z gadkiem. Ups. Dobra.
chyba tu jest jakieś przejście, nie? Coś tam było na dole chyba. Okej. Okay. Tutaj nas na pewno jeszcze nie było. Jak to wygląda? Wygląda ciekawie. Dobra, kolejne, cóż. Sandbox item unlocked. Dobrze wiedzieć. Chciałem, że to coś innego, ale nie. Kolejny item? New arenas unlocked. No dobra. Zepsułem sobie dzidę. I tutaj to jest potrzebne, okej. Tutaj jest to potrzebne. Będę przejść? Nie mogę. Czyli tędy nie przejdziemy. Ja sobie zrobię tylko jeszcze F12 screena. Jakie my tu potrzebujemy dokładnie? O, w ogóle tutaj możemy sobie wziąć dzidkę. Dobra, teraz się czuję... Kurwa, nie chciałem tym. O, jest dzidka. Kamień mi jakoś nie leży. Nie mam czasu sporo jeszcze. To na luzie. Dobra, tylko tak, tutaj żadnego przejścia nie znajdziemy. Być może bylibyśmy w stanie odblokować tą arenkę w jakiś sposób. Bo w sumie tak, tutaj dużo jest jedzonka. Dużo jest jedzonka, więc teoretycznie tu byśmy chyba dali radę się wykarmić. Tak mi się uprzejmie wydaje. Ciekaw dokładnie jaki potrzebujemy. Fuck, jak idzie. O, dostał dupkę. Zabolało dziada. Dobra. To przyjdziesz, cwaniaczku? Dostaniesz hita. Odpuścił sobie. Chyba naprawdę to zrobię i po prostu sobie... ogarnę nową rangę. No i jedzonka mamy sporo, więc luz. Oto ślimak, lecimy dalej. Patrzę na drukarkę przy okazji. Nie wiem, czy mi się jakieś kable nie porwały od drukarki. Kurwa, ona jest tak problematyczna. Dobra, a my potrzebowaliśmy... innego chyba, nie? Czy to potrzebowaliśmy? Nie, to jest najwyższe. Prawie najwyższe. Dziękuję. Trzy kreski. Tam były trzy kreski, tak. To by nam otworzyło przejście w sumie. Weź się teraz najedz. Weź się teraz najedz. Jak z czasem stoimy? Spoko, dużo mamy go. W miarę, w miarę. No, no dobra. Dida stracona, ale znów dupa uratowana. Ja cały czas zapominam... O, shit, 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 shit. Dobrze, zapominam o tym, że tutaj jest ta roślinka. W ogóle nie byliśmy chyba jeszcze na górze, nie? Byliśmy. Puścił sobie nas. Masz szczęście. Go zabili. Jesteśmy agresywny kotoślimak. Ogólnie podobno na tym trybie jest znacznie więcej predatorów, ale ja sobie lubię życie utrudniać, więc... więc w sumie why not. Hop. Nie wiem co to było. Znaczy wiem co to było. Nie dobrze. Oba cwaniaki, że tak powiem, robią mi troszeczkę pod górkę. I nie widzi mi się to. Jak mi to wiertowy przyjdzie, będą przerąbane. A może tak zaraz być. Jakbym przeleciał w tą stronę. Odpuścił sobie. Tam gnieżdżą dziady jedne, no. A mi popsuli cały tutaj mój plan. Zarąbisty. No nie chcę teraz umrzeć. Nie chcę umrzeć.
No mi się dzida, żeby jakoś te dziady pogonić, ale robić trudne. Może przy okazji byśmy się cofnęli po ten kwiatuszek. Pytanie, czy gdzieś tu będzie dzida. Bo jakby nie patrzeć, muszę najpierw zabić tego kmiota, nie? Właśnie. Kwiatka tu nie widzę w sumie. A czy jego zaatakuje to gówno? Czy nie? Dobra, to ucieka sobie. Aha. Nie pykło mu. Dobra, może sobie już poszły, co? Powiedz brzmi, nie? Powiem więcej, one tu przyszły. Ślimak, ślimak, pokaż rogi. Tam ci sera na pierogi. Dobra. On nie żyje? A ja się go bałem. To się okazuje, że on chyba nie żyje. Chyba zielony wygrał starcie. Ciekawe. Opa. No dobra, odblokowałem chyba to, tak? Czy nie? Widzę dzidówkę chyba. A i owszem, to była dzidówka. Dwa kamyczki. Kamyczki mnie niepotrzebne w żaden sposób. No i dobra. A kurde. Gdzieś idziemy. Oh no! I dobra, otworzyło się. Napię. Teraz się otworzyło. Teraz znaleźć przejście, bo w sumie chyba dużo czasu się mamy. Nie, dobra, mam odpowiedź. Ale i tak będę chciał... Drainage system. Czyli system odwadniania. Teraz pytanie, żebym nie padł tu jak głupi debil, nie? O, tu gdzie prowadzi? Ciekawie. Podobno ślimak może umrzeć w wodzie, więc wolałbym raczej nie próbować jego możliwości. On się utopił? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No, zaryzykowałem i wyszło. Opa. Ojej, nie straszyć. Tu nie ma żadnego przejścia. Znaczy, coś tam było, ale... Ale nie takie jak myślałem. Coś też jest. Wow! Wow! Matrix! O kurde! To jest świetne! Pyk! Pyk! Ale są mocarne Johnny. Disk. Te grzyby są dobre. A mówią, że narkotyki są złe. Nie no, nie bierzcie narkotyków. Narkotyki są naprawdę złe. Jest kolejny kwiatuszek. Pierdzielmy. Jesteśmy drugi. O, fu, fu. Więc. Jakieś spowolnienie czasu. Kurde, ale eleganckie. Czy tu nie ma nigdzie, kurde, jakieś przejścia, ale no, naprawdę nie ma tu nic. Niepokoi mnie to trochę, bo tutaj jest mega presja czasowa. Mega presja czasowa. I naprawdę, jak nie znajdziemy tego przejścia, to będzie dupa straszna. O.
I czy na to, że gdzieś na górze będzie jakieś przejście? Jakąś czasu stoimy na pół. Chciałby tylko zapisać i już będzie dobrze. Maczku, dawaj, dawaj, dawaj. To jest dużo żarła. Dobra. Nawet nie musiałem tego robić w ten sposób, ale... O, okej. Wyszło jak wyszło. Możemy tędy przejść, nie ma problemu. Zresztą to jest pełno grzybów. I co, i najgorsze jest to, że człowiek się teraz tak spieszy. Ja mogę czegoś nie zauważyć. Wow. Wow. Dobra, wziąłem. No już myślałem, że padłem. Ale byłoby dupa. Nowy typ moba. Czerwona salamandra. Opa. Tam widzę, że jest kwiatek, spokojnie. Ale mam save'a. Haha, zrobiłem to. Oby tylko zapisać. I już mnie naprawdę nie boli to. Teraz jak padnę, to już jest spoko, bo sporo przyszliśmy. Wolałbym raczej tej karmy nie powtarzać. A tak to mamy to. Świetnie. I najwyższa karma. Najwyższa karma, wszystko jest pięknie obronione, więc jest zarobiście. No i sukcia. Survivor. Coś się dalej odblokowuje. Dobra, bierzemy naszą dzidę, bierzemy naszego grzyba. I co? No i chyba idziemy wojować świat, nie? Jak to w ogóle wygląda? Tylko teraz mamy bardzo krótki dzień. A musimy się jakoś wykarmić. No, w sumie nie chciałem tego zrobić, ale okej. To mogę to... Fuck. O! Złapałem. Trzeba do wody wrzucać, wow. Mogę to zjeść? O! To tak pstryka. Czy ja nie żyję? Prawie. O! Jakiś kleszcz chyba. To jest w ogóle jeszcze ta roślinka, trzeba na to uważać. Trzeba na to uważać. No, jak tam z czasem stoimy? W dupie stoimy. Mogę zjeść? Nie, ale mogę sobie włożyć do brzucha. Ups. Dobra, tylko tu już naprawdę nie mam nic do przejścia niestety. Ale widzę dzidę. Dzida jest zawsze na propsie. Psa hopsa, turlaj dropsa. No i to jest uczta dla moich oczu. Nie tylko oczu za chwilę. Jedz. No i kurde, to jest żarcie. Dobra, mamy to. Ile czasu? To połowa dnia w sumie. Ale nie jest to dobry dzień na eksplorację. Moim zdaniem. Moje zdanie się nie liczy ostatnim czasem. Dobra, powoli się kierujemy już do naszego safe zone. Z tego powodu, że mamy dzidę. Morby to salamandrę jeszcze zabił. Utłukłby ją w jakiś sposób.
Kurwa, biała salamandra, biała salamandra, biała salamandra, biała salamandra, nie mam wejścia. O, żyje, żyje, żyje. Nie, zostaw, salamandra, zostaw mnie. Nie. Żyje, 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 żyje. Żyłem śmierć. Opa. Jebitna biała salamandra. Czy ja to przeżyłem? Oh no. No już zostaw mnie. Nie, nie, nie. Przed całym safe zone'em. Nie. Żyję. Żyje? Koto ślimak poturbowany, ale żyje. Oj, ślimaczku, ale się pogryzłeś. Znaczy, ale cię pogryźli. Jadygi jedne, no. Ale mi ślimora pogryźli. To był ślimor gryzli. Znaczy, jego pogryzli, ale... Gryzli. Drugi poziom do survival, okej. Dobra. Dłuższy dzień, znacznie dłuższy. Szybkie. Straciłem osłonkę. Shit. Ej, no bo ten dziad tutaj stoi. Oczywiście jest kwiatek. I nie ma dziada. Zaspokoił się? No! No to chyba po kwiatku, co? Jezu, jaki ciężki ten tryb jest tu. Uhu. A, widziałem cię teraz. To bym chciał to wziąć. Przestań mi koto ślimaka obrażać, prześladować. Opa, o nie! No i dobra, spadamy. Jed. Ja tu normalnie chyba stracę wszystkie. Wszystkie, totalnie wszystkie. Formy reputacji, którą zdobyłem jakimś cudem. No i nie mamy już kwiatka. Shit. A jak dzień? Drugi? No tak kurde, 2 na 10. No kto wymyślił tutaj jakieś dziwne rzeczy? Chcę zmienić pozycję i nie mogę. Dobra. Deszczu? Kurde, no ja bym bardziej chciał przejść na samą górę i tu, po lewej stronie. Tylko najgorsze jest to, że nie mam żarcia nawet. No! Co za dziwne rzeczy się dzieją, halo? Nie, nie, nie! Ja stąd nie wyjdę dzisiaj. Całą reputację stracę, całą tą, wiecie, o Jezu, symbolika. Nie, to nie jest symbolika, co ja pierdolę. Ja bym chyba to przytnę.
Biedny kotu ślimak. Nie chcę mi skakać, dziadowa jedno. Dobra. Napnij tyłek. Hop! No i dało się. Dało się za pierwszym. Dało się za pierwszym, tylko nie chciałeś tego zrobić za pierwszym. Dobra. No cóż, zdarza się i tak. Potrzebujemy amciu, amciu. Tu przejścia żadnego... O! Nie widzę. I co od początku, nie? Czemu są te kleszcze? Czemu są te kleszcze i jak je zjeść? Pewnie jakbym miał Jidersona, to by się udało. Dobra, mam cię. Opa! Opa, dwa nawet. Dwa w ten jednym. Okej. Kurwa, nie na tym to polegało. Jeszcze zaraz utopię, coś mi się wydaje. Jadłeś? Coś ty smaka w wodzie nie masz, co? Dobra, dokosił. Teraz możemy spróbować jakoś przejść. Chociaż tutaj jeszcze widzę, że jest przejście na górę w teorii. Zobaczmy, co to jest. A, to jest takie przejście. Chwila, skrócik. Oż ty w dupę węża! Bo się nie spodziewałem. No, tu też jest jakiś skrócik. No jest. No. Widzę, że tu w górę się nie da. No nie da się. Czym ty kurwa jesteś? To jest w ogóle jakieś przejście? Coś jest niby. A, możesz mi smyrnąć macką, czy nie bardzo? Tam jak zejdę, to już chyba nie wrócę. Nie wiem, czy chcę. O nie! Ja idę. Coraz głębiej. To ja jestem osobą, która nie zna w ogóle tej gry. Kurwa. Au! Patrzę, czy coś się da zabić, ale chyba się nie da. Dobra. Te kleszcze jakoś biją trochę. Dobra. Poszło. Chcesz jeszcze dołożyć? Nie. Nie da się. Dobra, no multi mi jakoś tam nie zależy super. Trzeba znaleźć safe zone'a. Widzę, że dalsza droga jest dosyć ciężka. Tu mam jakieś przejście. A, muszę tędy przejść, okej. Okay. Ambitnie. O. Dobra, mam przejście. Czym ty jesteś? Ty mnie zabijesz? Nie wiem, co wziąłem, ale coś wziąłem. Oto ślimaczku. Co to było? Nie wiem, co to było, ale coś było. Dziwne dźwięki. Hmm.
Więc przejścia nie ma? Jak nie? Więcej nurkowanka. Dobra, leć do wody. O matko. To może być nieciekawe. O nie. O! Nie! Pijawy zasrane! No Jezu, tyle trasy poszło psu w dupę. I znów zabawa z tym dziadem. Jezu, jak to jest ciężkie. Gra jest mega ciężka. Co sobie ją włączałem? Już dzisiaj mogłem sobie powiedzieć coś ambitniejszego, w sensie mniej wymagającego. Nie, kurwa, zostaw mnie! No i chuj. No i spadliśmy na samotna. Najmniej mi już nie żal. Teraz mogę umierać. Dla mnie nawet... Weź! Po co mi to? A? Jeszcze raz. Świet, jeszcze spadłem. No Jezu, i znów weź się człowieku wykarm tutaj. Jest słaba miejscówka. No niby ogólnie jest tego żarcia dużo tutaj, ale słaba miejscówka pod tym względem. Chodź tu, chodź, chodź. Chodź do kota. Do kota ślimaczka. Mam cię. Ja jestem łowcą. Dobra. Zobaczymy, czy dalej po prawej stronie coś będzie. Niestety nie. Co w cholerę, co na dole. Noż, dziady jedne. Będzie mi kotka prześladować. Ile mam czasu? O kurwa, nie za dużo. Dobra, ej. Jak to dalej pójdzie, to my zaraz znów padniemy. No kotku, proszę, idź normalnie. No dobra, omijamy to, będziemy po prostu się martwić następnym razem. Że nie mamy amcua. No kurde! Ślimak, ślimak! Dobra. Na górę. Mamy naprawdę bardzo mało, jebitnie mało czasu. A to było tym razem tędy? Tam było naprawdę ciężko. Tu jest jakieś chyba połączenie. Widzę kwiatka. Tylko nie wiem, jak tam wejść. Już widzę, jak tam wejść. Nie wiem, czy dam radę tam wejść w ten sposób. Kurde. A? Ślimak, właśnie. Co ty robisz? Miałeś zjeść. A, bo ty musisz to wyrzucić, dobra. Ja tam teraz nie wejdę nawet, świetnie, pomyślałem o tym. Pół dnia minęło, nie jest dobrze. Coś mi się wydaje, że zaraz znów padniemy. Wejście jest tutaj prosto. Znaczy pomyśleć. Okej. Mogę zjeść? Mogę zjeść. Dobra, w teorii mam już wszystko.
I tak tędy nie przejdę, bo to było tylko i wyłącznie takie, wiecie, pseudo przejście, ale... No nie wiem, czy ja teraz zdążę. Chyba, że się wrócę do tego głównego, wiecie, przejścia. Tam, gdzie jest ten pierdzielony salamander. Chociaż nie, nie wrócę się, bo już tutaj spadliśmy. Oh shit. Czekamy. Nie, tam była dzidka. Wiem dzidkę. Jakieś przejście, cokolwiek? Nic. Ja patrzę mniej więcej, gdzie ja mogę cokolwiek. No weź! Klimaczku. Dobra, żyjesz. Tam jest jakaś perła w ogóle. Ale ty na perłę to nie masz czasu. Dobra. Shit, here we go again. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Oh fuck, jeszcze. Jeszcze mnie salamandra zżarła. No nie. No bez ja. Oj. Zostaw mnie. Może jeszcze puści. Nie puścisz, co? Już się kurwa utopił dziadu jeden. Dobra, nie puścił. Moi drodzy. Ale tutaj zrobimy sobie... przerwę, to mi tak myślę, no bo to jest gra, gdzie po prostu te śmierci będą częste. Te śmierci będą częste. I niestety, ale... Właśnie, to się też zaczyna. Niestety, ale będzie mi ciężko po prostu w to grać w ten sposób. Może przeniesiemy to na streamy. Zobaczę. Zobaczę, jak w ogóle to będzie w odbiorze. Ale być może tak. Być może tak zrobimy. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra dla Shiro. Oczywiście się widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!